No dobrze, spakuję ręczniki. A po co ci ręczniki? Przecież w moim domku na plaży są ręczniki. Weźmiemy lodówkę przenośną. A co, nie ma tam lodówki? No niestety, nie zmieściła się. A ja spakuję ubrania, wezmę krótkie rękawki, krótkie spodenki, strój kąpielowy. W razie czego spakuj jakąś bluzę, wieczory są chłodne. O tak, nad morzem jest trochę chłodniej niż tu w mieście. Hejo, wróciłam. O Aniu, dobrze, że jesteś, właśnie się pakujemy. Mamo. O tak, chyba coś chcesz. No żebyś wiedziała, chciałabym... O Anka, jesteś już, chodź do pokoju, musimy się spakować. No co byś chciała, Aniu? No, chciałabym zapytać, czy mógłby z nami pojechać mój kolega z pracy Filip? O, poznałam Filipa, to super gość. O, kolega z pracy? No, mamo, on jest bardzo w porządku, bardzo go lubię i na pewno miło spędziłoby się nam z nimi czas, no bo on jest taki śmieszek. O, no nie wiem, Krysiu, decyzja należy do ciebie. Absolutnie nie mogę się na to zgodzić. Mamo, ale dlaczego? No po tym, co Werka ostatnio odwaliła, spała z jakimś chłopakiem chuliganem, no nie, nie mogę do tego dopuścić, żebyś i ty się tak zachowała. Mamo, wiesz co teraz robisz? Co takiego? No, oceniasz mnie po pierwsze po błędach Weroniki, czyli ja teraz płacę za jej błędy. To prawda, ciociu, przecież Anka nic złego nie zrobiła, to ja nabroiłam. No tak, dziewczynki mają trochę racji. To po pierwsze, po drugie kompletnie mi nie ufasz. No już nie przesadzaj. No mama, przecież ja nigdy nic złego nie zrobiłam. Jestem bardzo grzeczna i dobrze wychowana. Nie zrobiłabym żadnej głupoty z Filipem. Wiem, że jestem za młoda na różne rzeczy i nie wolno mi ich robić. Ciocia, ten Filip nie jest taki jak Marcin, mój były. On jest zupełnie inny, jest bardzo fajny. No cóż. Co myślisz, Kaziu? Ja myślę, że możemy się zgodzić. W tym moim domku na plaży są łóżka. My będziemy spać w tym dużym łóżku, dziewczynki na piętrowym, a z tego piętrowego wysuwa się jeszcze jedno łóżko. Mamuś, no proszę. Ach, no dobrze, niech będzie. Hurra, ale super! Ekstra, im więcej dzieci, tym lepiej, będziemy miały co robić. Filip jest w porządku, prawda, Anka? Tak, jest bardzo w porządku. Zaraz do niego zadzwonię. No, niech się spakuje i co, przyjedzie, czy mam po niego pojechać? Może byś po niego pojechał, będzie szybciej i bezpieczniej. Dziękuję, panie Kaziu. Przestań, nie mów mi panie, mów mi na ty. Może niech mówią do ciebie wuja, nie wiem jak lepiej. Dobra, dzwonię do Filipa i mówię mu, że ma się pakować. Marcin, ja się bardzo nudzę. Nie chce mi się już tutaj siedzieć. Och, proszę cię, nie marudź. Właśnie przegrałem kolejną stówę na maszynie. Ach, ja sobie nie pozwolę, żebyś ty się tak do mnie odzywał. Nie podoba mi się twój ton. Jesteś marudna. Tak? To sobie siedź tutaj sam. Na razie. Hej, poczekaj. Nie dość, że przegrałem kupę kasy na tych głupich maszynach, to jeszcze ona musi mnie denerwować. Jeszcze pożałujesz tego, jak mnie traktowałeś? No dobra, mamo, wszystko potwierdzone. Filip mówi, że może jechać z nami. No to super. No co, Kaziu, pojedziesz po niego? No pojadę. Anka, jedziesz ze mną? No nie, ja muszę się pakować, ale napiszę panu na kartce adres dokładny, dobra? Dobra. No to już lecę po kartkę. Dziewczynki ostatnio są bardzo grzeczne. Anka tu chyba zawsze była grzeczna. O nie, czasami jest nieznośna. Okidoki, panie Kaziu, adres zapisany. No to ekstra, daj, wbiję sobie w nawigację. Dalej, Anka, chodź się pakować! No już idę, proszę. No dzięki, niedługo wrócę. Aha, lecę się pakować. Tylko uważaj na siebie po drodze. Dobrze, będę uważać.
To będzie bardzo udany wyjazd, tak czuję. Nie do wiary, że mama zgodziła się, żeby Filip z nami jechał. Będzie super, uwielbiam spędzać z nim czas. Aha, wiem, widziałam w sklepie, jak na niego patrzysz. Ach, przestań, tylko się przyjaźnimy, pracujemy razem. To się okaże nad morzem, romantycznie będzie. Weź przestań, pakuj się lepiej. Werka, tutaj masz jeszcze swój ulubiony komplecik, możesz go spakować, jest świeżutko wyprany. Aha, dobrze ciociu, nie wiem jaki strój kąpielowy mam zabrać. Ja też nie wiem, który, w którym wyglądam lepiej. W tym różowym czy białym? Aniu, we wszystkim wyglądasz doskonale. No właśnie, Anka, ładnemu we wszystkim ładnie. Na pewno muszę spakować mój ulubiony komplecik, ten żółty w paski. O tak, w nim wyglądasz przepięknie. Trzymaj, Werka, spakuj to do torby. Dobrze, ciociu. A ja spakuję jeszcze krem, ten do opalania. Ciocia na pewno też jest podekscytowana tym wyjazdem. Tyle czasu spędzi z panem Kaziem. Ej, ale powiem ci, że ja tego Kazika to polubiłam. On jest naprawdę w porządku. No, nie spodziewałam się tego po nim. W końcu to policjant. Myślałam, że będzie nudziarzem, a okazało się, że on jest naprawdę super. Godzina później. Dziewczynki, jak już macie wszystko spakowane, to przynieście torbę tutaj. Już mamy wszystko spakowane, ale ta torba jest bardzo ciężka. Hej, hej, jesteśmy już. O, chłopcy już przyjechali. Ale fajnie. Cześć, Filip. Cześć, Anka. Wszystko spakowałeś? A co ja tam miałem pakować? Kąpielówki, ręcznik, szczoteczkę do zębów. Dzień dobry, proszę pani, miło mi panią poznać. Mam na imię Filip. O, dzień dobry, jak dobrze wychowany chłopiec. Anka, daj tą torbę, nie dźwigaj, ja ją wezmę. No, pięknie, pięknie. To może ja już poznoszę bagaże do samochodu, co pan na to? No, dobrze, może być. To poproszę klucze od auta. Ej, on jest naprawdę w porządku. Na razie zaniosę to i zaraz wrócę po walizkę. Okej. Krysiu, muszę przyznać, że ten chłopak jest naprawdę w porządku. No właśnie, widzę. No dobrze, jeszcze muszę spakować jedzenie dla pieska, miseczkę i jakieś zabawki. No dalej, ciociu, bo my chcemy już jechać, naprawdę. To się tak dłuży wszystko. Nie przesadzaj, przecież trzeba się spakować. Filip mi przypomniał o szczoteczkach, mówił, że ma spakowane, a my nie spakowałyśmy szczoteczek do zębów. I nie moglibyście się całować, bo ci by z buzi jechało, tak? Och, przestań, Werka, przecież oni nie będą się całować. No właśnie, Werka, nie będziemy się całować. O, teraz sobie przypomniałam, może wezmę aparat. Tak, będziemy robić zdjęcia. W razie czego możecie też robić zdjęcia moim telefonem. No tam chyba w moim domku na plaży jest aparat, o ile dobrze pamiętam, ale może niech lepiej Werka weźmie też swój. O, Anka, no to zniosłem torbę i plecak, teraz wezmę walizkę. Dobra, dobra, ale się cieszę, że jedziesz razem z nami. To będzie bardzo udany wyjazd, mam taką nadzieję. Na pewno będzie udany. Będziemy grać w piłkę na plaży, wykąpiemy się w morzu. Ja nie umiem pływać. No to cię nauczę, ja jestem dobrym pływakiem. Jasne, jasne, na pewno jesteś mistrzem. No, na pewno pływam lepiej niż ty zbierasz jabłka u mojej cioci. Ej! Dobra, lecę po tą torbę. Ale fajnie, jestem taka podekscytowana tym wyjazdem. Och, trochę zazdroszczę Ance, Werce i Filipowi tego wyjazdu. Chętnie przejechałabym się nad morze. A wy? Gdzie spędzacie wakacje? Jesteście ciekawi, czy ten wyjazd będzie udany? Jeśli tak, subskrybujcie kanał Bajolanki i bądźcie na bieżąco z każdą nową historyjką Toka Boka. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Topiki Topcia. A już w kolejnej części tej historyjki zobaczymy domek na plaży. No i dowiemy się, czy Anka, Werka oraz Filip będą się świetnie bawić. Do usłyszenia, kochani, i miłego dnia. Pa, pa, ra, pa, pa.